W pierwszym odcinku w sporcie. No i w skokach narciarskich. Chciałbym zacząć. No i od skoków narciarskich. No i na pewno przez ten cały parę miesięcy tych skoków. Przez te wszystkie konkursy będę was powiadamiał. Pamiętajcie, że dziś kwalifikacje o 16:30. I tyle. Bez przedłużania zapraszam do oglądania. A, i jeszcze zostaw łapkę w górę i subskrypcję. I dzwoneczek także, żeby nie przegapić kolejnych filmów, bo filmy teraz nawet parę teraz w tygodniu. To bez przedłużania. Zaczynam. Jak wiemy, Kamil Stoch w Innsbrucku wygrał konkurs. Kamil się cieszył, ale jeden zawodnik się kompletnie nie cieszył. A to gra Naród, w którym w następnym Halvor Egner gra Naród, w którym w drugim odcinku, bo po prostu nawet nie będę nic mówił. Kamil Stoch po tym swoim wspaniałym, genialnym występie w Innsbrucku jest też nie tylko wtedy zajął pierwsze miejsce w tym konkursie, zajął też pierwsze miejsce w turnieju teraz skoczni. Przewaga nad Granerudem jest 20-punktowa, a nad drugim Dawidem Kubackim jest 15-punktowa. Czy Kamil Stoch wygra trzeci raz Złotego Orła? A kto wygra Złotego Pawia? To żart Piotra Żyły. Andrzej Stękała czy Piotr Żyła? To jest ciekawostka. Więc słuchajcie, Piotra Żyła i Andrzeja Stękały. Wywiadów. Jak już było, że do Graneru, do Stochatyla, a Kubacki do Stochatyla, to ile? Graneru do Kubackiego, 5 punktów. Więc, a może się podzielą tym orłem Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Ciekawostka. Mam dla was. Uważacie, czy Kamil Stoch wygra Złotego Orła? Jutro zawody, ale jeszcze dziś będzie, uważam, dwa filmy, bo jeden film też powinien się znaleźć po kwalifikacjach. No i wierzymy, że 8 Polaków do ostatniego konkursu się załapie. Jak do innych. Jak wiemy, Maćkowi Kotowi niedużo zabrakło do drugiej serii. Ale jakby nic nie zabrakło? Jakby był w drugiej serii, a Andrzej Bichler nie? To by Andrzej Bichler dużo stracił punktów. Andrzej Bichler odrobił. Nie skoczyłam do Maćka Kota, ale i tak się załapał. No i bo miał ładniejszy telemark i miał może lepszy, gorszy wiatr. Większe noty, jednym słowem. Więcej dostał punktów. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała. No i Kamil Stoch. Ja nawet nie będę mówił, kto tu może w tym konkursie rządzić. W Bischofshofen. Ja uważam z mojej perspektywy, że powiem tylko. Bischofshofen tu, a w sumie nie mogę tego powiedzieć, bo to na inny odcinek, że no to powiem innym słowem. Bischofshofen
Dawid Kubacki wygrał i tam nie jest w najgorszej formie. Kamil Stoch wygrał, nie jest w najgorszej formie. A kiedy wygrał? W turnieju teraz skoczni. Brawo! No dobrze. I tu uważam na ten wspaniały pierwszy odcinek w skokach narciarskich. To było na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, no i zapraszam do kolejnego filmu, który już tam poczekajcie 10 minut i nie więcej będzie, tam 15, 10, nieważne, bo nagrywanie jego zajmie mi 10, to poczekajcie najwięcej pół godziny. Będą jeszcze dziś dwa filmy po kwalifikacjach, no i o tym Halvorze Egnerze Grana Rudowi. Po prostu na razie. Pozdrawiam.